W tym tygodniu odeszło od nas kilku genialnych twórców w postaci show biznesu, m.in. cudowny lektor Tomasz Knapik, bez którego VHS-y nie byłyby tym samym, Wiesław Goas, znany m.in. z roli czereśniaka w czterech pancernych, setki innych ról filmowych oraz kabaretowych, Jean-Paul Belmondo, legenda kina. Kina francuskiego, facet, którego widziałam ostatni raz w kinie w nędznikach razem z Alain Delonem. Więc niestety nie był to najlepszy tydzień tego roku. Dlatego uważaj na siebie, uważaj na swoje zdrowie i mam nadzieję, że zobaczymy się w kinie i przy okazji kolejnych recenzji za czas jakiś. Cześć.